Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja, słuchajcie, dzisiejszy dzień zaczęłam tak, że wypiłam kawkę, wyszykowałam się, umyłam głowę, a właśnie jestem w drodze. Zaraz będę w drodze, ponieważ zamawiam Bolta. Kieruję się do centrum, bo jestem umówiona na obiad z moją siostrą. Idziemy na pizzę. Przed tym jeszcze chyba zahaczę o kilka sklepów, bo mam jeszcze trochę zapas czasu, co jest naprawdę szokiem i to nie zdarza się bardzo często. Także wow i oczywiście zabieram Was ze sobą. Udanego oglądania. Dzisiaj, jak widzicie, look bardziej sportowy. Odkąd zostałam, słuchajcie, psią mamą, cały czas poluję na jakieś zabawki i tak naprawdę ciuchy się już nie liczą. Dodatki dla psów i dodatki do domu to są teraz moje top działy po prostu. Bardzo lubię ten TK Maxx na ulicy Marszałkowskiej, bo jak możecie zauważyć, jest naprawdę bardzo duży wybór. Spójrzcie, jakie piękne pojemniczki na karmę. Bardzo ładne. Myślałam, słuchajcie, że znajdę dla Luny jakieś takie fajne ubranko, ale wszystko jest w bardzo dużych rozmiarach. Nie ma nic takiego, wiecie, różowego, jasnego, tylko wszystko jest takie ciemne. Wszystko niestety jest na takie duże psiaki, ale potrzebuję czegoś małego, a powiem wam, że robi się już zimno. I no fajnie jednak, jakby Lunka miała jakiś taki ciepły sweterek, bo jednak jest taka chudzinka, taka drobna, to na pewno będzie jej bardzo zimno. Mam tutaj moją randkę. Randkę, słuchajcie. Wiem, co chcesz powiedzieć. No. Tak, zgadza się, Julka. Julka tutaj czeka od chyba 10 minut, zaledwie w sumie 10 minut, umówiłyśmy się na obiad. I oczywiście już z kurtencjami wiecie, no jak to Jula pisze do mnie, mówię, gdzie ty jesteś, nie rób sobie, ja. O, przyznaję się. A ja z językiem na szyi, żeby znaleźć prezencik dla Luny i dla mojej siostry. Proszę bardzo. Taka miła. Wiem, ja cię przeprosiłam, byłam taka opryskliwa. Chyba mi się na okres zbiera, serio. Chyba tak. A tutaj zobaczcie, jaki piękny prezent dostałam od Klaudii. Naprawdę się nie spodziewałam, bo ja miałam przed chwilą urodziny i ja już swój prezent serio dostałam. A tutaj zobaczcie, kolejna niespodzianka. Właśnie muszę zobaczyć, czy ja mam taki wazon, ale jak nie, to dokupię. Zobaczcie, jaki akcent jesienny będę miała w mieszkaniu. Ja tak a propos, miałam też wazon, ale zamiast wazonu wybrałam świeczkę. No właśnie, zaraz wam pokażę, jaka piękna świeczka. Oczywiście Lunka jest rozpieszczana przez ciocię i wujka i tutaj dostała takiego pięknego króliczka. Dobrze, że ja dzisiaj nic nie wzięłam, bo miałam wziąć. No piękna. W końcu będę miała akcent jesienny w domu. No piękna świeczucha. Zobaczcie, jakie fajne drewienko. Bardzo ładnie z tym drewnem wygląda. Dzisiaj mamy wspólną nockę, to sobie zrobimy takie jesienne klimat zapalenie. O właśnie. O tak, lampion też. Tak, dokładnie. Jesieniarę tam. Nasza przepyszna pizzka przyszła. Naprawdę polecam wam farmerską. Na cienkim cieście jest petarda. Możecie życzyć nam smacznego. Pada deszcz, typowa jesień. Jesieniary time! Zdecydowanie! Cześć! Dzień dobry. Cześć! Cześć! Jakie dźwięki! Cześć, myszku! Ona chce do mnie może. Cześć! Cześć, słoneczko! Cześć, co ty robiłaś? Chyba spała, wiesz, bo taka zaspała. Chyba tak, no. Co ja tu mam od cioci? Zobacz, jak ciocia cię kocha. Co to za zabaweczka? Zaraz metkę muszę odciąć. Musisz chyba powąchać, tak? No to jest dla ciebie. Luna, zobacz, co mama odebrała dla ciebie z pet butiku. W końcu mamy szeleczki. Będziemy mogły iść jutro w końcu z rana na spacer. Także już nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, czy te szelki będą dobre. Także zaraz sobie przymierzymy. Zobaczcie, jakie przepiękne szelki przyszły. Różowiutkie z gwiazdką. Widzisz, misia? No piękne szeleczki. Jutro zrobimy pierwszy spacerek. Mam nadzieję, że nie będzie padało i będziemy już uczyć gwiazdę, jak się chodzi na spacery. Wymieniłam pościel na taką świeżutką, czystą, pachnącą. I słuchajcie, tutaj chciałam wam pokazać ten
zapach do mebli, do pościeli, do zasłon. Ja go kupiłam w Sinsay, już go wam pokazywałam, ale on jest warty uwagi, zobaczcie, już go tyle zużyłam, nie wiem czy to będzie widać, ale to jest tak świetny zapach do domu, kochani, naprawdę wam go polecam. Zużyłam już prawie pół butelki, bo psikam tak naprawdę codziennie pościel, narzutę, zasłony, w łazience bardzo często. Jest to taki przepiękny, słodko-jesienny zapach. Naprawdę był tani, bo chyba 10 zł kosztował. Także opłaca się. Ja właśnie chyba sobie muszę zrobić zapas na stronie internetowej. Zamówię i kupię już takich kilka, bo naprawdę jest przepiękny, tani, a naprawdę zapach utrzymuje się bardzo długo. Pamiętacie, jak w ostatnim vlogu mówiłam wam, że prawdopodobnie zakochałam się w Lindorkach? No nie sądziłam, że marka Lindor wyśle mi taką ogromną paczkę prezent. Dosłownie ogromną. Czy to jest jakiś żart? Czy wy widzicie tą ilość tych cukierków? Przecież tam nie ma końca tych cukierków. Aczkolwiek bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Marka Lindor widocznie dba o moją figurę, o moje kalorie, żebym przypadkiem nie schudła. Nie, no oczywiście żartuję. Ale to nie koniec, proszę państwa. Nawet nie wiecie, jakie to jest ciężkie. To są urodziny marki Lindor. Zobaczcie. 75. W ogóle naprawdę przepiękna paczka. Jedna z ładniejszych, które otrzymałam, bo naprawdę opakowanie jest cudowne. Te próbowałam, ale tych złotych, przyznam wam szczerze, że nigdy nie jadłam. I mamy jeszcze ostatnie pięterko. Trudno jest otwierać wszystko jedną ręką. Wow, naprawdę przepiękna paczka. Dziękuję bardzo, Lindor. Kto lubi takie poranki? Najbardziej oczywiście, że ja, czyli paczucha z Zary. Ja zamówiłam futerko, o którym wam mówiłam na moim kanale nadawczym. Ja obiecałam wam, że ja wam je pokażę na vlogu, także podpakujmy to futro. Ja zamówiłam to futerko w rozmiarze M, no bo chciałam, żeby było większe. Wiadomo, że pod to jeszcze będzie jakiś gruby sweter. Wiadomo, idą teraz bardzo chłodne dni. Czy wy widzicie to futerko? Boże, ono jest po prostu idealne. No, ja jestem zakochana, naprawdę autentycznie. Ono jest takie piękne. Jeszcze było do wyboru takie białe na stronie Zary. Aczkolwiek ja w białym nie bardzo się lubię. I już wam to dawno mówiłam, że czuję się źle w kolorze białym. Tym bardziej teraz idzie zima, będę blada. Te białe futro tak jeszcze... No nie wiem, ja się po prostu w białym źle czuję. Także bardzo się cieszę. Futerko kosztował 450 zł. Ale uważam, że warto, bo wygląda się jak milion dolarów. Może tak wam się jeszcze odsunę. Piękne, Luna, podoba ci się? Mama, ci się podoba w tym futrze? Ja mam rozmiar M, przypominam. Piękne. Ona ma również zapięcie jakby co, więc jest futerkiem zapinanym. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wspominałam wam, że również chcę zrobić zamówienie na suplementy, bo ocenie bardzo to zaniedbałam. Pokończyłam stare opakowania i nie zrobiłam zapasów. Więc mam tutaj magnez, ashwagandę wzięłam, witaminę D oczywiście. Teraz to w ogóle będzie bardzo konieczne, bo już słonka nie ma. I omega 3. W ogóle zapisałam sobie w notatniku rzeczy, które dzisiaj chciałabym tutaj wam przekazać, bo po prostu ostatnio dopadła mi jakaś totalna skleroza i wszystko muszę sobie zapisywać dosłownie. Suplementy, kożuszek pokazany. Plany na dzisiaj, słuchajcie, są takie, że spotykam się z Klaudią i z Jackiem. Idziemy na shishę. Uwaga, pierwszy raz w życiu będę paliła shishę. Ja nigdy w życiu nie paliłam papierosa, więc prawdopodobnie nie będę potrafiła się zaciągnąć. To jest bardziej niż pewne, także dzisiaj się pośmiejemy zapewne. Później, słuchajcie, oglądamy galę wspólnie Fame MMA. Czy to nie jest Fame, czy to jakaś inna? Nie mam pojęcia, co to jest dokładnie za federacja, ale wiem, że oglądamy dzisiaj walki. Zostają Klaudia i Jacka na noc z Lunką, także ona będzie przeszczęśliwa, bo poznała się już z Zoe, pewnie mogliście to widzieć na przebitkach. Pierwszy raz spotkały się u Klaudii i Jacka i w ogóle pisałam z moją Ewicką, która miała bardzo dużą wiedzę na temat psiaków, więc bardzo fajnie, kiedy do mnie się odzywacie z taką autentyczną wiedzą i po prostu radzicie, nie hejtujecie, a dajecie fajne rady. Ja to bardzo, bardzo lubię. Dostałam taką informację, że najlepiej, żeby pieski się poznały na terenie otwartym, niekoniecznie w domu któryś z piesków, no bo wiadomo, że ten jeden zawsze będzie czuł taką przewagę, że to on jest u siebie. Dlatego zrobiłyśmy najpierw zapoznanie na dworze, na ogródku. A później były właśnie psiaki u Klaudii i Jacka, ale tak się świetnie bawiły. Słuchajcie, one to są takie siostry z prawdziwego zdarzenia. Ja nie sądziłam, że one tak się polubią, one tak się świetnie ze sobą bawią. Na początku trochę się bałam, że to nie jest zabawa, ale to jest zabawa. One merdają ogonkami, gdzieś tam się drapną, ale to jest wszystko, wiecie, takie
okej, okay, jakby obserwowałyśmy je i naprawdę to jest czysta zabawa, one się cieszą, całują siebie, podchodzą. Zoe to jest taka starsza siostra, no jestem po prostu zachwycona, dlatego myślę, że dzisiaj Luna się bardzo ucieszy. Szczepienie Luny. Słuchajcie, również doinformowałam się, konsultowałam to z weterynarzem, Luna dopiero jutro ma szczepienie, natomiast jeśli Zoe jest zaszczepiona, ma wszystkie szczepienia wykonane i tak dalej, to nie ma problemu, aby Luna się z nią, wiecie, przywitała, zapoznała. Konsultowałam to, także wszystko jest tutaj pod kontrolą. I po szczepieniu, słuchajcie, w przyszłym tygodniu będę jechała do Słupska, do mojej mamy. Spotkam się w końcu z dziadkami, z moją mamą. Oni poznają Lunę, także bardzo się cieszę. Jestem ciekawa, jak też podróż pociągiem nam minie z Luną, bo to będzie jej pierwszy raz pociągiem, ale jestem pozytywnie nastawiona. Jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych. Oczywiście nie zamówiłam sobie sama futerka na jesień, zimę, ale oczywiście musiałam zadbać o moją córkę, żeby też nie było zimno w pupkę, jak wyjdzie na spacer. Również Lunie zamówiłam 2 sweterki na stronie H&M. Ja wam zawsze wszystko pokazuję, słuchajcie, na bieżąco na moim kanale nadawczym. Więc jeśli jeszcze was tam nie ma, to was serdecznie zapraszam, bo już na moim kanale nadawczym jest ponad 7 tysięcy osób, to jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego polecam, zawsze jako pierwsi dowiadujecie się o nowościach jakichś, jeśli chodzi o filmy. Zawsze wszystko wam jako pierwszym tam publikuję, czy piszę z wami. Mamy taki luźniejszy kontakt, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Jak przyjdą te ubranka, to oczywiście wam je pokażę, bo wczoraj o 1 w nocy robiłam zamówienie, nie mogłam zasnąć. No i stwierdziłam, że to jest dobra pora na zrobienie zakupów dla psa. I oczywiście tak, jako ostatni punkt, ja wam naprawdę dziękuję za grom takich dobrych, miłych wiadomości. Mam tutaj takie przekochane osoby, że czasami naprawdę mam momenty wzruszenia, że wy po prostu korzystacie po pierwsze z moich polecajek, wysyłacie mi, że kupiłyście kubki, że Julia, dziękujemy ci za to i za to. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, bo czasami jest tak, że faktycznie to są tylko komentarze, to są ludzie, których ja nie widzę, to są osoby z internetu, ale wy naprawdę żyjecie, to są po prostu żywi ludzie, którzy poświęcają swój cenny czas na obejrzenie mnie i chcę, żebyście o tym wiedzieli, że to naprawdę bardzo doceniam i mam nadzieję, że będę mogła kiedyś was wszystkich spotkać, że się miniemy, przywitamy się, także to jest bardzo miłe zresztą, jak was spotykam i wy podchodzicie, choć wiem, że niektórzy się pewnie wstydzą, ale jeśli zobaczycie mnie kiedykolwiek, gdziekolwiek, to naprawdę podchodźcie. Jestem bardzo miła, tak mi się wydaje, nie gryzę i doceniam w ogóle to, że mamy taki fajny kontakt. Ja zawsze wam odpisuję na wiadomości na Instagramie. Lubię, kiedy do mnie piszecie. Niektórzy z was często mi się żalą. Wow, naprawdę, to jest niesamowite. Biorę się za szybkie pakowanie, co prawda jadę tylko na jedną noc do mojej siostry, która mieszka 15 minut ode mnie, ale to nic, w sumie praktycznie cała torba jest zapakowana rzeczami Luny, kocyk, tutaj różne rzeczy, karmę jakąś, wiecie jak to jest, a tutaj u mnie kosmetyczka, bielizna i tak naprawdę to wszystko. Słuchajcie, jesteśmy już w kanale i mam tutaj moją gwiazdę. Hello. Jacek jest za obiektywem, słuchajcie, także nie jesteśmy same na tej randce. To jest potrójna randka. Ja jestem pierwszy raz w tym miejscu w kanale. Słuchajcie, jest to obok na Nowym Świecie, można tak powiedzieć. Tak, tak. Nowego Świata. A obok jest... Tak, bardzo dobra lokalizacja w ogóle tutaj tak, jest. Tak, i obok niedaleko jest nasza ulubiona restauracja, jaką jest Gambei. Gambei. Co ty dzisiaj będziesz paliła? Dzisiaj będę paliła shisha. Ja już mówiłam to na vlogu, że ja nigdy nie paliłam papierosa i ja przecież nawet nie potrafię tak, się zaciągnąć. A shisha? Nigdy. A potem co, tak śmiesznie jest? Czy... Nie, nie jest śmiesznie. Potem tańczysz na stole cały czas. Tak dziwnie jest bardziej. No już lepiej nie na vlogu. A potem co oglądamy? Potem oglądamy. To jest Fame MMA czy właśnie? Fame, to jest Fame. To jest Fame. Cloud już chyba upada. A, okej. Okay. To myślałam, że to jest jakiś Cloud. Nie, nie. No, ale oglądamy wieczorem galę. Śpicie u nas dzisiaj. Także, dziewczyny no, mają nockę i nasze dziewczyny pieski też mają nockę. I my śpimy razem dzisiaj w salonie, więc zapewne będzie tak, że nasze psiaki będą z nami w łóżku spały, no nie? Tak. A Jacek w ogóle. No, Jacek w ogóle. Na piętrze, nie? Wiedzę, to Jacek, sorry. Ja
ja tak nagrywam przebitkę, patrzę, co ty tu mieszasz, a ty mieszasz nożem. Ja mówię, świetnie po prostu. Ale muszę wam przyznać, że drink jest naprawdę bardzo dobry. Ja kiedyś próbowałam Pornstar Martini chyba w jakiejś tajskiej restauracji tutaj w Warszawie i nie był tak dobry jak ten, bo ten jest akurat bardzo słodki. A my słodkie drinki ale lubimy, ja tak także bardzo na plus. Całym, ja tak zostaję całym sercem. No. Strawberry Hugo też jest pyszny. Dawaj, Jola. Raz. I nochem wypuść. No co, no? A nie teraz się zaciąga. No, cały wkładasz. Ale się... Ja nie potrafię. Powiedz. Poczułam, ale mi się wydaje, że się nie zaciągam. Musi być. No weź to zrób tak, patrz, jakbyś tak... Takie coś zrób, no. I nochem wypuść. Dobra, od razu widać, kto jest tutaj palaczem. Klaudia tu weteran. Tak, to ona doświadczona. Ja przyznam się szczerze, że w całym moim życiu spaliłem może paczkę fajek, tak? A Julka? Zero, nul. Dobra. Poczułam w gardle. To chyba, że to było to. Teraz lepiej nie wstanę, bo zaraz tam zakończyłem tu na stole. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tutaj słuchajcie, przyszły nam frytki z truflą i z parmezanem. Naprawdę brzmi wyśmienicie. Jestem ciekawa. Nie jadłam, więc zaraz skosztujemy. Tutaj mamy bataty, bardziej fit, że tak powiem. A Jacek ma takiego burgerosa z piersią z kurczaka. Ale też do wyboru było chyba z wołowinkami, nie? Tak. I z frytkami. Cześć, Zoe! Cześć! Zoe, a mama? Lola! Zoe, cześć! Ojejku! Co? Co to było za szczekanie, warczenie? Ona chyba chce może Zoe. Zoe, przywitaj się! Cześć! A Zoe już nic w ogóle, zero reakcji. Ta pije. Ej, dziewczyny, wy jesteście siostrami. Gdzie jest wasze powitanie, co? Luna, idź do Zoe, patrz.